Pompa membranowa. Co to jest, gdzie się ją stosuje i na jakiej zasadzie działa? Zapraszam na materiał. Witam, nazywam się Mróz Michał. Dzisiaj zajmiemy się pompami membranowymi. Co je cechuje i jak są zbudowane? Przede wszystkim pompy zasilane są sprężonym powietrzem. Mogą pracować częściowo lub całkowicie zanurzone, pod warunkiem odprowadzenia powietrza poza poziom płynu za pomocą węża. Pomp nie trzeba zalewać, są samozasysające. Posiadają certyfikat ATEX umożliwiający pracę w strefie zagrożonej wybuchem. Mogą pracować na sucho przy np. zablokowaniu instalacji. Mogą przepompowywać medium zawierające cząstki stałe. W wypadku tej pompy jest to około 1,5 mm. Mogą pompować dwa płyny jednocześnie, je mieszając w stosunku 50-50, na przykład wodę z płynem przeciwzamarzaniowym. Ich budowa jest bardzo prosta. Standardowo korpus wykonany jest z aluminium lub polipropylenu, ale są także dostępne wersje ze stali nierdzewnej. Pompa wyposażona jest w otwory ułatwiające ich mocowanie. Wszystkie przyłącza pompy to gwinty wewnętrzne calowe rurowe BSP. Po kolei zasilanie powietrzem 3/8 cala, wylot powietrza i wylot płynu 0,5 cala, wlot płynu 3/4 cala. W naszej ofercie występują pompy o rozmiarach 1/2 i 1 cala, ale na specjalne zamówienie dostępne są także pompy do 2 cali. Zobaczmy zatem, jak te pompy działają. Sama zasada jest bardzo prosta. Zawór suwakowy kieruje powietrze do jednej z komory, która wypychając membranę na zewnątrz prowadzi do podniesienia kuli zaworu 2 i umożliwia wypchnięcie płynu, zamykając jednocześnie dolny zawór 1. W tym samym czasie druga komora wykonuje odwrotny ruch, wytwarzając podciśnienie. Kula zaworu 4 zamyka się, otwiera się zawór 3 umożliwiający zasysanie płynu. W pompach zainstalowano specjalny zawór, który niezależnie od pozycji, w której zatrzyma się pompa, po ponownym uruchomieniu przechodzi do prawidłowej pozycji dzięki mechanizmowi kompensacji ciśnień. Materiał, z jakiego wykonane są membrany pompy, różni się w zależności od jej przeznaczenia. Może być to guma EPDM, NBR, ale także PTFE. Zobaczmy zatem, jak te pompy działają w praktyce. Aby pokazać działanie pompy, przygotowałem dwa wiadra. W jednym znajduje się woda, w drugim jogurt z pestkami nie przekraczającymi 1,5 mm. Do pompy należy podłączyć trzy przewody. Jeden ze sprężonym powietrzem i po jednym na wlocie i wylocie z pompy. Można zastosować tutaj szybko złącza lub tak jak ja, standardowe końcówki z gwintem zewnętrznym. Jak sami słyszycie, pompa nie pracuje dość głośno. Jest to hałas na poziomie 75 dB. Pompa pompuje z ciśnieniem równym ciśnieniu powietrza. Zobaczymy, jak pompa sobie poradzi z gęstszą substancją. Pompy te przeznaczone są do przetłaczania szerokiej gamy płynów, nawet o dużej lepkości. Idealnie sprawdzą się w pracy z chemikaliami, produktami ropopochodnymi, zużytymi olejami, ściekami, rozpuszczalnikami, lakierami. Należy jednak pamiętać, że wszystkie pompy nadają się do cieczy o temperaturze zapłonu powyżej 55 stopni.